Serdecznie zachęcam do udziału w referendum, ponieważ uważam, że nasze miasto Warszawa zasługuje na lepszego gospodarza. Z kamerą Blok Kresu gościmy u pana Janusza Grudzińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Muzyka grupy Kult, autora muzyki filmowej. Idzie pan na referendum. Dlaczego idzie pan na referendum? Idę na referendum, no bo w tym mieście po prostu mi się tak nie za dobrze żyje. Znaczy tak jakoś wiele rzeczy mnie denerwuje, na przykład remont taki jako kierowca. No to remont na przykład tego tunelu sławnego, prawda, który miał trwać miesiąc, potem to i właściwie trwał rok i teraz ja często z niego korzystam i nie wiem czemu ma, znaczy ja nie wiem do tej pory, bo nikt tego nie wyjaśnił, dlaczego ma dwa pasy zamiast trzech. Nie wiem, ten, w dwie strony jest właściwie. Druga sprawa, to już nie jako kierowca, ale moi znajomi, którzy podróżują komunikacją miejską i nie są zbyt zamożni, naprawdę ta podwyżka cen biletów nie uderzyła. Zresztą teraz ratusz się z tego w pewnym sensie wycofuje, robi tą kartę warszawiaka przyciśnięty gdzieś tam do muru przez fakt referendum i takie różne. Te ruchy nerwowe, które zostały spowodowane na referendum, a bez niego prawdopodobnie by się nic nie zmieniło, prawda, nie zmieniało. To już takie rzeczy też, że na przykład odmowa, to już jakby nie dotyczące samego zarządu, ale sama ta antykampania, czyli na przykład odmowa przez jedynkę i trójkę radiową, puszczania tych płatnych tam spotów, czy jak to nazwać, wyborczych, uzasadniona, że to są rozgłośnie ogólnopolskie, a to referendum jest rzeczą lokalną. Przy czym tego samego dnia, którym się o tym dowiedziałem, w głównym wydaniu wiadomości, czyli telewizji ogólnopolskiej, państwowej, zaraz po pierwszym newsie, czyli 10-minutowym opowiadaniu o księdzach pedofila, następny news był regionalny. Ile to osób podpisało się, że nie pójdzie na referendum, albo że mniej iść, to było 90. Luminarzy kultury i polityki i tak dalej. Po czym, a że chce iść i zaprasza na to referendum, tak powiem, 20. I zestawienie tych i w państwowej telewizji się na jakieś takie regionalne sprawy znalazł miejsce. Z jednej strony to złe zarządzanie miastem, a z drugiej strony ta cała, mówię, antykampania, która jest no już tak szyta, że gdzieś czytałem statystyki, że jesteśmy na drugim miejscu pod względem zakorkowania, jeśli chodzi o stolice w Europie, nie wiem, bodajże po Stambule. Tego już nie przypomnę sobie, ale drugie miejsce. I faktycznie tak przez to jednak ten dzień tak się planuje, żeby między tą 16 a 19 się nie ruszać. Palikowanie, no to już jest w ogóle. To kiedyś Marek Nowakowski nazwał to kołkoza gravis, czyli ciężkie schorzenie pod ten kołkoza. To już się zaczęło w 80-tych latach. Tak, tam z moją dziewczyną właśnie żartujemy, że na ten temat można napisać pracę jakąś doktorską. Po prostu tych słupków jest tyle różnych rodzajów, że to po prostu z różnych epok. Jest pan autorem piosenki o Warszawie. Tak, Spacer po Warszawie to jest taka piosenka z mojej solowej płyty. Jak taka ładna pogoda, jak się lubiłem sobie do mamy na Stare Miasto po prostu przejść piechotą. No i to taki jakby opis mijanych różnych miejsc, moich impresji na temat miasta ta naszego, tak? I mojej okolicy, mojej starówki, gdzie tam się wychowałem i tak dalej. Ja zapraszam wszystkich na referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy, ponieważ uważam, że zasługujemy na lepszego gospodarza po prostu w tym mieście, no, jako mówię tak o Warszawie z urodzenia.